cieszymy się bardzo, że dzisiaj możemy gościć w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich ponad 200 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, nie tylko z terenu powiatu tureckiego, ale również z terenów ościennych. Bardzo nam miło, że zrealizowaliśmy po raz pierwszy tak zwany projekt Giga Wieczorów Nauki, bo to pierwszy raz tak duża liczba uczniów zawitała w kaczkowskie progi, aby poznać arkana kształcenia technicznego w różnych kierunkach. Dzisiaj mamy do zaprezentowania wszystkie kierunki, w których szkoła chce kształcić od nowego roku szkolnego, więc uczniowie mogą się zapoznać z najnowocześniejszym sprzętem, który szkoła jest wyposażona. Stanowimy bazę dydaktyczną najnowocześniejszego centrum w regionie. Można tutaj chociażby wspomnieć o pierwszym na świecie Centrum Rolnictwa Precyzyjnego, które zostało uruchomione w październiku 2018 roku, czy pierwszym w Polsce Centrum Kwalifikacji z takimi instytucjami jak Konfederacja Lewiatan, czyli największy Związek Pracodawców w Polsce oraz Związek Pracodawców Motoryzacji Artykułów Przemysłowych. Myślę, że dzisiaj nasi uczniowie klas 8 szkół podstawowych oraz klas 3 szkół gimnazjalnych mogą zobaczyć w Kaczkach to, co jest interesujące, dowiedzieć się o nowych kierunkach, dowiedzieć się o tym, czego muszą się nauczyć i jakie kompetencje zdobyć, żeby tak naprawdę być efektywnymi pracownikami, móc kształcić świadomie swoją karierę zawodową, odnosić sukcesy i pracować z pasją, ale również z dużym zaangażowaniem na przyszłym rynku pracy. Dzisiaj gościmy uczniów z Uniejowa, z Biernatek, z Piekar, z gminy Dobra. Jest to zespół szkół z Dobrej oraz, tak jak już wspomniałem, Piekary. Mamy również ze sobą dzisiaj uczniów z Brudzewa. Łącznie to ponad 200 osób, które przyjechały dzisiaj na wieczór piątkowy, aby zgłębić arkana nauki.